Loża radiowa. A w Loży Radiowej tym razem witamy panią Iwonę Mąkolską-Frankowską, zastępcę naczelnika, uwaga, długa nazwa, Wydziału Europejskiego i Planowania Rozwoju w Urzędzie Miasta Opola. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dziś rozmawiamy na temat rewitalizacji, programu rewitalizacji. Samorząd Opola przygotowuje obecnie kolejne projekty uwzględnione w lokalnym programie rewitalizacji do 2023 roku. W ubiegłym środę rozpoczęły się konsultacje, potrwają one do 5 października. Jaki cel jest tych konsultacji i samego programu, pani Iwono? Jeśli mówimy o programie rewitalizacji, to on przede wszystkim powinien dotyczyć ludzi. Dlatego tak duży nacisk kładziemy teraz w przygotowaniu samego programu i w procesie konsultacji na szeroko rozumianą partycypację społeczną. Chcemy włączać różne środowiska z miasta w te prace nad programem, prosić o uwagi, sugestie, propozycje projektów, tak żeby program, który będzie służył szeroko rozumianej rewitalizacji, czyli w aspekcie takim społecznym przede wszystkim. Już nie chodzi o to, żeby odnawiać jedynie tkankę taką infrastrukturalną, ale chodzi o to, żeby w tych odnowionych miejscach coś się działo. Czyli nie tylko mury, ale tak, mury, które będą żyły. Ja myślę, że miasto Opole ma już bardzo dobre doświadczenie w tym zakresie, bo pomimo tego, że na przykład Miejska Biblioteka Publiczna na minorytów nie była wpisana do lokalnego programu rewitalizacji, to miejsce nie tylko bardzo wypiękniało pod kątem infrastrukturalnym, ale też niewątpliwie żyje, tak? I żyje dla wielu grup społecznych, i osób starszych, i młodzieży, i dzieci. I chodzi nam w tej perspektywie do 2023 o to, żeby oprócz tej tkanki infrastrukturalnej zaktywizować lokalną społeczność. Zaktywizować w różnym rozumieniu. Tak, jeśli chodzi o osoby bezrobotne, włączyć je bardziej na rynek pracy. Tu chodzi generalnie o to, żeby poprawić warunki życia w mieście poprzez działania rewitalizacyjne. I panowie możecie zapytać, no o co tutaj tak naprawdę chodzi? I my chcemy skoncentrować działania w Śródmieściu. Chcemy skoncentrować działania w Śródmieściu, stąd ulica Krakowska. Zależy nam bardzo na tym, żeby ta ulica, która niewątpliwie powinna pewnić taką funkcję centrotwórczą, zaczęła być aktywna i bardziej żyć. Ma być ładnie i praktycznie. Tak. Teraz jakie jeszcze inne rejony w Opolu zostaną objęte tym planem rewitalizacji? Tutaj, kiedy miałabym się wypowiedzieć odnośnie tego, jakie rejony, to musiałabym panom pokrótce powiedzieć, dlaczego podchodzimy do rewitalizacji w taki sposób ograniczający, bo jak rozmawiamy z mieszkańcami, przypuszczam, że znajdą się osoby z różnych obszarów miasta, które powiedzą nam, u nas też są obszary wymagające rewitalizacji i niewątpliwie trzeba się z tym zgodzić, ale obecna perspektywa, nie tylko jeśli chodzi o fundusze unijne, nakłada określone restrykcje. To nie może być więcej niż 30% mieszkańców miasta, czyli obszar rewitalizacji w mieście nie może obejmować więcej niż 30% mieszkańców miasta i nie może obejmować więcej niż 20% jego powierzchni. Stąd współpracowaliśmy tutaj z Instytutem Rozwoju Miast w Krakowie. Ci państwo dla nas przeprowadzili takie mocne prace analityczne. Wyodrębniono określone jednostki urbanistyczne, nie chciałabym tutaj używać trudnych słów, ale w oparciu o różne wskaźniki społeczno-gospodarcze zdiagnozowano sytuację w mieście. I w związku z tym, że rewitalizacja ma być skoncentrowana też terytorialnie, nie ma być rozproszona, w wyniku różnego rodzaju analiz, a zwłaszcza w aspekcie społecznym, obszarami objętymi rewitalizacją do 2023 w mieście Opolu będzie właśnie Śródmieście, będzie część Zaodrza z Pasieką, będzie Nowa Wieś Królewska i teren niezamieszkały, to są te zabudowania pofolwarczne przy ulicy Partyzanckiej, bo to nie tylko obszary zdegradowane, gdzie są zjawiska kryzysowe, ale też takie obszary, jak w przypadku folwarku, to jest obszar niezamieszkały, które mają określony potencjał rozwojowy, tylko on jest niewykorzystany. Obok te zabudowania są dosyć atrakcyjne, ale sam folwark no, nie do końca wpisuje się w tą przestrzeń. Jeżeli na przykład folwark zostanie wyremontowany i zrewitalizowany, co wówczas w nim będzie się znajdowało? To jest tak. Akurat żyjemy w takich czasach, że no, wydaje mi się, że takim warunkiem dla aktywizacji, dla wprowadzenia działalności gospodarczej, dla ekonomii społecznej, dla animacji kulturalnej jest to, żeby wokół przysłowiowo było ładnie. Tak? To nie może być obszar zdekapitalizowany, więc nam zależy na tym, żeby ten obszar zaktywizować społecznie. I instytucje takie kulturotwórcze, animacyjne, ekonomia społeczna. Stąd też zależy nam na tym, żeby w ramach tych konsultacji społecznych, które teraz będą się odbywały, my planujemy w czwartek i w przyszły poniedziałek dwa spotkania. Chcemy włączyć ludzi, mieszkańców, różne żeby osoby. Sami powiedzieli, żeby sami chcą. Nam też podpowiedzieli kilka rzeczy, tak? Bo to jest taki program, który z perspektywy biurka urzędnika nigdy nie zafunkcjonuje. Jeżeli ludzie mają powiedzieć. Nie włączymy w ludzi, w to my mamy kilka pomysłów i w projekcie rewitalizacji te pomysły są. Tak, żeby zaktywizować na przykład kamienicę przy ulicy Krakowskiej. Krakowska Damrota, tam jest taka kamienica i tam chcielibyśmy zrobić taki dom organizacji pozarządowych.
A jak jest z frekwencją? Ponieważ w przypadku konsultacji, chociażby w przypadku programu gospodarki niskoemisyjnej, mimo programów i audycji w naszym radiu, no, frekwencja była bardzo niska. Jak jest w tym przypadku? To mogę powiedzieć z perspektywy tego spotkania i konferencji, które się już odbyły. Odbyło się spotkanie niespełna 2 tygodnie temu w Urzędzie Miasta Opola w Ratuszu i dotyczyło rewitalizacji ulicy Krakowskiej. To spotkanie trwało ponad 2 godziny i mieszkańcy byli bardzo aktywni. Mówili o różnych rzeczach i o tym aspekcie takim przyziemnym, śmieci, uporządkowanie, a też o takim właśnie, że są pewne problemy na tym obszarze związane z wykluczeniem społecznym, żeby tutaj miasto też podjęło różnego rodzaju działania, plus konferencja, która się odbyła, to była konferencja, na którą też zaprosiliśmy i przedstawicieli świata nauki, i architektów, i przedstawicieli dzielnic w Opolu. Też była dosyć dobra dyskusja. I już zbieramy też uwagi, sugestie i propozycje różnych rozwiązań przez stronę internetową Urzędu Miasta. Do rozmowy z naszym gościem wrócimy za chwilę. Loża radiowa. Jest z nami Iwona Mąkolska-Frankowska z Opolskiego Ratusza. Rozmawiamy o rewitalizacji. Przed chwilą dowiedzieliśmy się, że tym razem będą ważniejsi ludzie niż mury. I to się dobrze składa. Redaktor Piotr Wójtowicz przedwczoraj był na ślubie koleżanki, na weselu i dzisiaj wygląda, jakby wymagał pilnej rewitalizacji. To nieprawda, zaprzeczam. Stanowczo, może przecież. Bardzo dobrze się czuję. Pani Iwona może potwierdzić. Proszę tak, potwierdzić. Potwierdzam. Wracamy do tematu rewitalizacji. Nie będę kontynuował pytania kolegi. Załatwimy to po programie. Mówimy o rewitalizacji. Najczęściej, rozmawiałem niedawno też z profesorem Christianem Hefnerem, który uczestniczy w tym programie, w tym rewitalizacji i mówił tak, że osoby, które przychodzą na konsultacje w sprawie rewitalizacji, najczęściej mylą tę rewitalizację z remontem budynków i że ta rewitalizacja każdego obejmie. Czyli remont. Tak jest, to osoby prywatne czy nie? Jak to wygląda, pani Iwono? Jeśli mówimy o rewitalizacji, to ja tak chciałabym się odwołać do poprzedniej perspektywy, bo już nie będę mówiła teraz o aspekcie czysto inwestycji, które poniosło miasto, ale też proszę popatrzeć na rewitalizację budynku Uniwersytetu Opolskiego, Instytutu Sztuki. Tutaj oprócz naprawdę bardzo fajnie zrobionej rewitalizacji tych murów, tej tkanki infrastrukturalnej, rzeczywiście Instytut Sztuki działa, funkcjonuje i tak jak Państwo wiecie, to nie tylko sztuka, ale też szeroko rozumiana właśnie taka animacja kulturalna, tak? Tam ludzie uczą się, jak aktywizować innych, więc w aspekcie oceny, czy tylko tkanka infrastrukturalna, wydaje mi się, że jeżeli będzie dobry pomysł na odnowienie tkanki infrastrukturalnej i połączenie tego z działaniem w innej sferze, przede wszystkim społecznej, to taka rewitalizacja odniesie sukces. Ja dopytam jeszcze o osoby prywatne, właściciele domów w tych miejscach, które zostaną objęte planem rewitalizacji, oni także mogą ubiegać się o dofinansowanie? Czy ten katalog, bo to jest tak, kiedy popatrzymy na rewitalizację, są różne źródła finansowania takich działań. To mogą być środki własne Urzędu Miasta, to mogą być środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Polskiego, to mogą być środki pochodzące z tych programów unijnych, ale na poziomie krajowym. I tak jak panowie świetnie sobie zdajecie sprawę, ta osoba, która te pieniądze daje, daje określone warunki. Tak w przypadku Regionalnego Programu Operacyjnego tam tych osób prywatnych stricte nie ma. Tak? Tam są na przykład spółdzielnie mieszkaniowe, są JST, jednostki samorządu terytorialnego, mogą być szkoły wyższe. Przedsiębiorca, ale nie typowy przedsiębiorca, tylko ten, w którym większość udziału ma na przykład województwo, powiat, gmina i świadczy usługi publiczne. Więc osoby prywatne mogą z nami partycypować w przygotowaniu programu, mogą zgłosić projekt, ale na przykład jako organizacja pozarządowa, działająca w ramach organizacji pozarządowej, tutaj w przypadku RPO mogą się starać, a stricte środki dla osób prywatnych, na chwilę obecną takiego źródła, jeśli chodzi o tą perspektywę unijną, nie widzę, ale mogą to być osoby aktywne, tak, prowadzące na przykład działalność gospodarczą, które się wpiszą, zgłoszą sobie tutaj jakąś propozycję do programu i razem z nami ten program będą realizować. A do 2023 roku ile trafi pieniędzy na rewitalizację w Opolu? Z takich wstępnych informacji, które posiadamy z Urzędu Marszałkowskiego, to będzie wyglądało w ten sposób, że to będzie rzędu 7-8 milionów euro. W poprzedniej perspektywie to było około 5,7 miliona euro, więc ta kwota już będzie troszeczkę wyższa, ale ten algorytm podziału środków wygląda mniej więcej tak, że dla miasta Opola będzie pula i 4 ośrodki subregionalne, 4 ośrodki subregionalne, czyli Nysa, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork-Brzeg, plus dodatkowo te 30 miast w regionie. Teraz w proporcji 45%, 55%.
Program rewitalizacji kładzie szczególny nacisk na cele społeczne. Najwyższa Izba Kontroli jakiś czas temu opublikowała raport na podstawie kontroli w 11 gminach w naszym kraju, no i stwierdzono, że te budynki, które podlegały planom rewitalizacji, nie zawsze służyły tym ludziom, że były to remonty tylko po to, żeby te budynki wyremontować, ale nie służą one ludziom. Teraz będzie inaczej, musi to służyć ludziom. Tak jak chociażby Miejska Biblioteka Publiczna. Tak, ten nacisk, zwłaszcza jeśli chodzi o Komisję Europejską, z wiedzy, którą posiadam, jest bardzo duży. Przede wszystkim aspekt społeczny w połączeniu z działaniami w sferze infrastrukturalnej lub gospodarczej, lub środowiskowej, lub przestrzennej. Stąd też my bardzo mocno kładziemy nacisk na to, nie tylko żeby samo przygotowanie programu było z tym aspektem społecznym, ale też potem jego realizacja. I kiedy Państwo patrzycie na to, co się udało już w mieście w aspekcie takim rewitalizacyjnym zrobić, to widać, że nawet jeśli chodzi o monitorowanie tych działań, bo na przykład Najwyższa Izba Kontroli, tam był jeden z takich zarzutów, że gminy nie monitorują tego, co robiły, tak? W przypadku miasta Opola takie raporty są dostępne, corocznie opracowywane i szczegółowo takie sprawozdanie jest przygotowywane. I ten aspekt społeczny na pewno był już zapewniony. I tutaj chciałabym się odwołać, jeżeli panowie pozwolą, bo były takie badania robione przez Uniwersytet Opolski w latach 2014-2015. I tutaj trzeba się pochwalić, bo jeśli chodzi o miasto Opole, to ta ocena efektów co do celów założonych w LPR-ach była oceniona w województwie jako najwyższa, na poziomie prawie 80%. A przykłady? To Miejska Biblioteka Publiczna chociażby? Miejska Biblioteka Publiczna nie była stricte wpisana, ale niewątpliwie jest to działanie rewitalizacyjne, kiedy państwo popatrzycie nawet na Odrę u rzeka, jak udało się zagospodarować tereny wzdłuż Odry, to miasto żyje. Oprócz tego te teatr Lalki i Aktora na pewno bardzo mocno zaktywizowany, nie tylko piękne mury, piękna infrastruktura, bardzo nowoczesny design, ale też cały czas bardzo mocno aktywizujące, zwłaszcza najmłodszą grupę społeczną. Bo plany trzeba dobrze opracować i dlatego ważny jest głos społeczeństwa. Zachęcam do udziału w konsultacjach. Jest zainteresowanie. Tak, a gościem dziś Loży Radiowej była Iwona Mąkolska-Frankowska, zastępca naczelnika Wydziału Europejskiego i Planowania Rozwoju w Urzędzie Miasta Opola. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Loża Radiowa.